14 grudnia wspominamy w kościele błogosławioną Franciszkę Szerwir, dziewicę. Franciszka urodziła się 3 stycznia 1819 roku w Aquisgranie w Niemczech, jako córka Jana i Marii. Ojciec był zamożnym właścicielem fabryki igieł i wiceburmistrzem miasta. Matka pochodziła z Francji i dość surowo wychowywała swoje dzieci. Rodzice zapewnili jej gruntowne wykształcenie. Gdy miała 13 lat, z powodu gruźlicy zmarła jej matka i dwie siostry. Wtedy spadł na nią obowiązek prowadzenia domu. W 1937 roku wpływowe damy w Aquisgranie założyły stowarzyszenie pomagające ubogim. Poprosiły Jana, by jego córka mogła do nich dołączyć. Zgodził się, ale gdy zanosiła obiady chorym do domu, zaprotestował w obawie przed zarażeniem się chorobami. W roku 1845 umiera jej ojciec, a ona wraz z 4 innymi paniami, z którymi dotychczas współpracowała, założyła zgromadzenie ubogich sióstr świętego Franciszka i została wybrana na przełożoną. Zainspirowana duchowością świętego Franciszka z Asyżu, nie zrażając się niesprzyjającymi nastrojami społeczno-politycznymi, rozwijającej się gospodarczo tamtej części Europy, rozpoczęła szeroko zakrojoną działalność charytatywną. Przygotowywała się do tego dzieła przez rekolekcje. Ta pomoc była koniecznie potrzebna, gdyż w tym czasie szalała epidemia cholery i czarnej ospy. Chorymi najczęściej byli ludzie ubodzy, ofiary szybko rozwijającego się przemysłu w połowie XIX wieku. Prości, niewykwalifikowani robotnicy, pozbawieni większej opieki socjalnej, często mieszkańcy wsi, którzy nie potrafili zaadoptować się w dużych miastach przemysłowych, a raczej na ich przedmieściach. 12 października 1850 roku Franciszka i 4 pierwsze członkinie Zgromadzenia Ubogich Sióstr Świętego Franciszka złożyły pierwsze śluby. Zgromadzenie rozwijało się bardzo prężnie. W czasie wojny posyłała siostry do pracy w szpitalach cywilnych i wojskowych oraz do pracy z młodzieżą. W swoich domach siostry opiekowały się prostytutkami, kobietami chorymi na choroby weneryczne. Pomagały osadzonym w więzieniach, a po wyjściu na wolność pomagały im wrócić do życia w społeczeństwie. Z tego powodu wielu ofiarodawców przestało pomagać siostrom. Cierpiały biedę, ale kontynuowały, a nawet rozszerzały zakres swojej działalności. Franciszka wysłała siostry do Stanów Zjednoczonych, by tam opiekowały się emigrantami z Niemiec. Z jej inicjatywy powstało kilka szpitali i sanatoriów, w których leczono chorych na gruźlicę. Zmarła w opinii świętości 14 grudnia 1876 roku w Aquisgranie w wieku 57 lat. Beatyfikowana była 28 kwietnia 1974 roku przez papieża Pawła VI. W homilii papież nazwał ją Matką Ubogich, odważną i energiczną promotorką pomocy społecznej. Podziwiał jej geniusz organizacyjny, dzięki któremu niosła pomoc najuboższym, wtedy, gdy nikt im nie pomagał, nikt się o nich nie troszczył. Papież nazwał ją jedną z błyszczących gwiazd na ciemnym niebie XIX wieku, która z wielkim poświęceniem realizowała miłosierdzie, istotę Ewangelii. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Franciszkę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.